kochani, witam Was serdecznie. Przychodzę do Was dzisiaj z holem lumpeksowym, czy też holem ciucholandowym. Przedstawię Wam dzisiaj 10 rzeczy, żeby ten filmik też się zbytnio nie przedłużał, aby nie był też za krótki. Także jeżeli jesteście zainteresowani, co wybrałam, to zapraszam do oglądania dalszej części filmiku. Okej, okay, jak widzicie za mną jest już kubka taka mini z ubraniami, ale na razie zacznę od tej kubki, której Wy nie widzicie. I tak, na pierwszy rzut idzie bluzeczka. Jest to taka bardzo neonowa bluzeczka na ramionczkach. Ona wygląda tak. To jest taki bardzo różowy, neonowy. To, co mnie w niej właśnie urzekło, to jest to, że nie jest skrojona na płasko, tylko właśnie ma takie falowane zakończenia, tak jest właśnie wycięta, z takim dosyć dużym dekoltem. Jest ona z Top Shopu i jest to rozmiar, słuchajcie, S. No i ja stwierdziłam, że w sumie to nie jest do końca mój styl, ale jest ładna i na pewno na lato będzie fajnie wyglądać, na przykład jako zarzucenie na strój, czy też do krótkich spodenek. Nawet myślałam, czy by jej nie brać na treningi na pole dance, także ona jest fajna i dałam za nią, słuchajcie, 3 zł. Także myślę, że jest warta tego, taka neonowa, ładna bluzeczka. Kolejna rzecz to jest naprawdę piękna bluzka, w której się zakochałam. Jest to, tutaj nie będzie widać, ale zaraz zobaczycie ją na mnie. Jest to taka bluzeczka, która ma jakby takie prześwity i koronkowe aplikacje, ale na staniku nie prześwituje bardzo, tego stanika aż tak nie widać, więc nie jest jakaś bardzo prześwitująca. Ma taki rękaw w 3/4, na rękawie jest mniej prześwitów, najwięcej jest właśnie na środku. Dekolt ma taki gdzieś dotąd nie za duży. Jest to bluzeczka z H&M-u, rozmiar 32, ale mimo tego nie jest jakaś taka bardzo obcisła dla mnie, jest dla mnie akurat. I ona jest prześliczna i na pewno nada się na jakieś eleganckie wyjścia, do ładnych spodni. I też ją kupiłam, słuchajcie, za 3 zł, więc no podejrzewam, że na pewno była droga, bo zazwyczaj w H&M-ie takie bluzeczki z takimi wyszywanymi aplikacjami no mało nie kosztują. Trzecia rzecz to spódniczka. Taka w kratę, klasycznie skrojona spódniczka. Nie jest rozkroszowana, tylko właśnie jest taka prościutka. Nie wiem właśnie, czy miała być przylegająca, bo na mnie nie przylega aż tak bardzo, ale myślę, że to jest ten taki krój właśnie, który niby ma przylegać, ale jednak lekko odstaje. Jest to spódniczka z New Looka, rozmiar S. I właśnie chodzi o to, że niby jest mi dobra, a niby mi trochę przeszkadza, bo jednak nie jest tak dopasowana, jak ja bym chciała i zastanawiam się właśnie nad tym, czy by ją zwężyć, czy nie. Zresztą zaraz zobaczycie na podglądzie, to może dacie mi znać, jak według Was na mnie leży. A wracając już do samej spódniczki, ma 2 zameczki po bokach, no i granatowo zieloną kratę, z tyłu zapinana na zameczek, fajna. Ja dałam za nią też 3 zł. Także myślę, że jak na tą cenę, to super taniutko. Następną rzeczą jest także spódniczka, tym razem jest to spódniczka rozkloszowana z mojego ulubionego materiału, czyli weluru. No, klasyczna, rozkloszowana, bordowa spódniczka na takiej rozciągliwej gumce. Ona nie ma niestety żadnej firmy i kosztowała 2 zł. Bo tam była, pamiętam, jakaś przepsana czy coś, jakaś wymiana tam ogólnie całego towaru, czy nawet chyba była likwidacja tego ciucholandu i po prostu wyprzedawali te rzeczy. Kolejne są spodenki, to są takie bardzo, bardzo luźne spodenki. Można powiedzieć, że to jest ten typ taki też spódniczko spodenki, która niby wygląda jak spódniczka, bo jest taka lejąca, ale jednak to spodenki. Są to takie spodenki, słuchajcie, w jabłuszka, bardzo takie luźniutkie, fajniutkie, zapinane tutaj z boku na zameczek. O, bardzo proszę. Są z firmy Boho, nie wiem jak to przeczytać, nie jestem w stanie, więc Wam nie powiem. I jest to rozmiar 36 i słuchajcie, ja je kupiłam za 53 grosze, pamiętam do teraz,
Dlaczego tak tanio? Bo ogólnie było bardzo tanio, wychodziło na kilogram, a one są dodatkowo takie bardzo leciutkie, z cieniutkiego materiału, więc idealne dodatkowo na lato, dlatego właśnie wyszły tak tanio. A no i mają tutaj jeszcze dwie kieszonki, także takie fajne shorty do białej bluzeczki, jak najbardziej na lato super. Kolejne spodenki, tym razem bordowe, krótkie, zwykłe spodenki. Nie są jakieś zbyt krótkie, nie są też za długie, podwijane, fajne bordowe spodenki na mnie akurat, są z Top Shopu, to jest rozmiar 25, także takie XSS, nie? Ładne, zwykłe, plastyczne szorty. Za ile je kupiłam? Za 3 zł, to jest za 3 zł, tak. Kolejną rzeczą tym razem na takie chłodniejsze wieczory, średnio ciepłe dni jest sweterek. Sweterek w taki kolor, można powiedzieć, teraz taki bardzo popularny, można powiedzieć melanżowy delikatnie, chociaż nie jestem do końca przekonana do tego stwierdzenia. No w każdym razie jest to taki przeplatany biało, czarną, z szarą nitką sweterek, który tak się prezentuje. No z daleka można powiedzieć faktycznie, że jest taki kolor melanżowy. Ma bardzo krótkie rękawki, 3/4, nawet troszeczkę krótsze. Nie ma jakiegoś takiego dużego dekoldu, ale to co go cechuje, to czekajcie, o! Dwie kieszonki tutaj. Przy dole. Pochodzi on z firmy Atmosphere, to jest rozmiar 36 i ja także kupiłam go za 3 zł. Przyszedł czas, żeby pokazać Wam rzeczy, które cały czas były za mną. I pierwszą z nich jest sukienka, jest biało-kremowa sukienka właściwie, rozkloszowana do długości przed kolano, ale to co ją wyróżnia to jest ten przepiękny, kwiatowy haft. No po prostu mi się wydaje, że to jest na pewno ręczna robota. Bardzo ładnie, dokładnie wykonane. On się, słuchajcie, kończy mniej więcej przed pępkiem, ale dodatkowo ma jeszcze guziczki, jest zapinana z tyłu na piękne białe guziczki wykonane z tego samego materiału, co sama sukienka i dodatkowo te guziczki kończą się mniej więcej gdzieś tutaj i odsłania jeszcze kawałek pleców. Niestety nie ma rozmiaru ani firmy, bo została wycięta, ale słuchajcie, kupiłam ją za 3 zł i jest naprawdę cudowna. Po prostu aż się sama zdziwiłam, że coś takiego znalazłam w Ciuchlandzie. I kolejną rzeczą, która leży za mną, jest koszula. Jest to taka koszula troszeczkę przypominająca taką koszulę roboczą, można powiedzieć, ale teraz właśnie takie ostatnio są modne. Taka granatowa w białą kratkę, długi rękaw, dwie kieszonki. Jest to firma znowu Atmosphere, tym razem jest to rozmiar 40-42, więc jest duża, ale na mnie wygląda jak taki typowy oversize, nie wygląda na za dużą, a wręcz przeciwnie, fajnie się prezentuje, bo jest większa i przez to też troszeczkę dłuższa, taka chyba do pupy, zresztą zaraz sami zobaczycie na podglądzie, ale też ją kupiłam, słuchajcie, za 3 zł. Więc super koszula, udało mi się złowić. I ostatnią rzeczą jest bluzka, którą mam na sobie. Nie jest to crop top, jest to bluzka normalnej długości, wykonana z takiego śliskiego materiału z wyciętymi ramionami oraz golfem. Z tyłu jest zapinana na guziczki, co zaraz zobaczycie na podglądzie. Jest ona z firmy Atmosphere i jest to rozmiar 40-42, aczkolwiek nie wygląda na za dużą i myślę, że nawet lekko luźniejsza fajnie wygląda. Z tego co pamiętam, bo kupiłam ją jakieś 3-4 miesiące temu nawet, kosztowała mnie całe 2 zł. No i to na tyle, dotarliśmy do końca tych 10 rzeczy, które Wam dzisiaj przedstawiałam. Koniecznie dajcie znać, czy Wam się spodobały te ubrania, co o nich myślicie. Czy macie ochotę na więcej takich holi, czy może na hole tym razem z chińskich sklepów internetowych, bo ja też tam kupuję. I nie zapomnijcie wchodzić na moje social media, czyli Facebooka,
Instagrama i Snapchata oraz na mojego bloga. Na Snapchacie znajdziecie więcej informacji z mojego życia, wszystko to, co się dzieje na bieżąco, więc serdecznie Was tam zapraszam. I dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że się zobaczymy wkrótce i do zobaczenia, pa pa!